Na początku było tragicznie. Myślałam, że to była najgorsza decyzja w moim życiu, ale mówię, dobra, jakoś się przemęczę. Ale zauważyłam, że z odcinka na odcinek idzie coraz fajniej, coraz bardziej wiem, jak pracować. Mamy cudownych ludzi, którzy bardzo nam pomagają, zarówno trenerzy wokalni, jak i choreograf, czy też cała ekipa ODFX-u, którzy naprawdę harują w pocie czoła, żeby zrobić nam świetne maski. Bardzo dużo się w tym programie uczę, co mi się też podoba, bo się rozwijam i ostatnio właśnie koledzy z zespołu powiedzieli po koncercie, że wow, jak ja mam teraz fajnie ustawiony głos. I to jest dobre, że mogę się rozwijać, uczyć nowych rzeczy. Wiadomo, że te zadania aktorskie są dla mnie bardzo trudne, chyba najtrudniejsze, bo nigdy się w nikogo nie wcielałam i jest to mój debiut, ale też fajnie jest to przeżyć i tego spróbować.